Czy masz świadomość? Nie daj sobie w kaszę dmuchać, czyli uwaga na glifosat w kaszy gryczanej. Czy pamiętacie nasz poprzedni raport o glifosacie w kaszach gryczanych? W swoich komentarzach do wyników badań i podziękowaniach daliście nam ogromne wsparcie po tej publikacji. Dziękujemy. Robimy kolejny krok. Sprawdzamy, na ile od poprzedniego raportu podniosła się jakość kaszy gryczanej. Czy nadal możemy w niej znaleźć trujący glifosat? Dzień dobry Państwu, Rafał Górski z tej strony, audycja Czy masz świadomość? Dzisiaj Państwa i moim gościem będzie Paweł Rokicki, prezes Fundacji Konsumentów. Dzień dobry Panie Pawle. Dzień dobry, cześć, cześć Rafale. Pawle, rozmawiamy w dniu opublikowania nowego raportu o kaszach, który powstał przy współpracy Fundacji Konsumentów i Instytutu Spraw Obywatelskich. Czy możesz nam powiedzieć, co ujawnia ten raport? No, w raporcie faktycznie są ciekawe rzeczy. Może warto odrobinkę się cofnąć i powiedzieć, że my badanie kasz zaczęliśmy jeszcze w 2019 roku i badanie glifosatu w kaszach. I w tym roku chcieliśmy sprawdzić po prostu, czy i co się zmieniło od tych poprzednich badań. Wtedy nam wyszło dosyć niepokojące, że w 6 na 10 wybranych produktów można było znaleźć szkodliwy dla człowieka glifosat, a 4 wtedy kasze gryczane przekroczyły dopuszczalny w prawie poziom. W tym roku sytuacja wygląda nieco inaczej. Oczywiście bardzo serdecznie będziemy zachęcać wszystkich, żeby na spokojnie przeczytali nasz raport. Natomiast takie wstępne wnioski są i dobre, i niedobre. To znaczy niestety po raz kolejny okazuje się, że wykryliśmy glifosat w kaszy gryczanej. I to jest na pewno największe rozczarowanie, z jakim się spotykamy, bo no trochę liczyliśmy na to, że ta poprzednia akcja, która bardzo głośno się odbiła też echem w mediach i w opinii publicznej, no że ona spowoduje też jakieś konkretniejsze działania po stronie czy to producentów, czy odpowiednich instytucji państwowych. Takie były wskazania, że tak się ma właśnie stać. No więc liczyliśmy trochę na to, że w tym momencie, jak powtórzymy te nasze konsumenckie badania, to może już tego glifosatu nie będzie, albo będzie go naprawdę będą go śladowe ilości. No ale niestety jedna kasza z 10 faktycznie ma przekroczenia tych norm, które są w prawie. Natomiast jest też pozytywna informacja. Pozytywną informacją jest to, że właśnie to jest jedna. A w poprzedniej, jak już wspomniałem, w poprzedniej edycji badania były to 4 kasze. Także jest jakaś nadzieja, że może nie w pełni jeszcze do pozytywnych zmian doszło, no ale faktycznie coś się pozytywnego zadziało. I też pozytywnym na pewno, pozytywną informacją jest to, że mamy w cudzysłowie czysty wynik produktów ekologicznych po raz kolejny, ale też 2 marek własnych z dużych sieci handlowych, bo w tych próbkach nie znaleźliśmy glifosatu w obu edycjach badania, czyli w edycji z września 2019 roku i teraz z grudnia 2020 roku. A co to znaczy czyste próbki kasz ekologicznych? Co to za kasze? Badaliśmy w obu badaniach te same kasze, tak? Z jednym tylko wyjątkiem, ponieważ jedna kasza nie była już dostępna na rynku, wzięliśmy od tego samego producenta analogiczną kaszę. Jeżeli chodzi o te kasze ekologiczne, to badaliśmy kaszę EcoVital i kaszę Natur Avena. Natomiast też właśnie warto powiedzieć, że kasze z Auchan i z Carrefoura również w obu edycjach badania nie miały zawartości pozostałości glifosatu. A rozumiem, że ta kasza, która miała glifosat, ona również go miała przy pierwszym badaniu. No
Niestety tak właśnie było. Było tam przekroczenie normy i w obu edycjach było to przekroczenie około trzykrotne. A jak myślisz, intuicja co ci podpowiada, dlaczego część producentów tutaj poprawiło jakość swojego produktu, a ten nie? To znaczy, ciężko jest oczywiście wnioskować w jakikolwiek sposób statystyczny. Nasze badania, też zwrócę na to uwagę wszystkich, którzy słuchają, że my się wczuwamy w rolę przeciętnego konsumenta. Idziemy do sklepu, kupujemy pojedyncze kasze i wysyłamy je do laboratorium. Także jaka jest sytuacja na rynku, no to tylko mogą potwierdzić takie szeroko zakrojone i powtarzane badania. I liczymy tutaj zdecydowanie na instytucje państwowe, na głównego inspektora sanitarnego. Natomiast no, my możemy spekulować trochę na tym etapie. Tak. I więc mogę powiedzieć raczej nie co wiem, tylko co mi się wydaje. No, tak, wydaje się, że obserwujemy pewną losowość, ale jednocześnie obserwujemy od tej poprzedniej edycji, tak jak mówię, pewną poprawę. Więc są pewne nadzieje, są pewne wskazania, że faktycznie no mniej kaszy gryczanej w tej edycji z grudnia 2020, no mniej kasz miało przekroczenia. W trzech znaleźliśmy glifosat, w dwóch była to zawartość, która mieściła się w dopuszczalnej normie, natomiast w jednej na 10 faktycznie było to przekroczenie. Mhm. A co w takim razie, jeszcze chciałem spytać, żeby tutaj uspokoić konsumentów, jaka jest wiarygodność tych badań? Kto robił te badania? No, badania są bardzo wiarygodne, ponieważ są prowadzone przez akredytowane laboratorium Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. I zarówno tak było w przypadku tych badań z 2019 roku i 2020 roku, bo w 2020 przebadaliśmy jeszcze kasze jaglane, po raz zresztą kolejny. I w tym najnowszym badaniu, czyli z grudnia zeszłego roku, również to badanie miało miejsce w tym laboratorium. A skąd w ogóle pomysł na to, żeby badać tego typu produkty? No, to tutaj chyba trzeba się troszeczkę zrobić szerszy kontekst w ogóle, czym jest nasza organizacja. My jesteśmy organizacją konsumencką i to właśnie organizacje konsumenckie na całym świecie praktycznie biorą na siebie ciężar właśnie prowadzenia niezależnych testów porównawczych produktów. Niestety w Polsce to nie jest takie różowe, to znaczy w Polsce no, nigdy organizacje konsumenckie nie miały możliwości prowadzenia tych produktów na szeroką skalę, ponieważ brakowało systemowego finansowania tego typu działalności. Natomiast udało nam się w Fundacji Konsumentów pozyskać środki na ten cel, takie środki konkursowe, czyli cały czas jakby brakuje systemowego finansowania, natomiast udało się projektowo ten temat wesprzeć i dzięki wsparciu Narodowego Instytutu Wolności i Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich możemy faktycznie teraz finansować przez jakiś czas niezależne badania, niezależne testy. W tym przypadku bardziej można by powiedzieć, że to są badania niż testy porównawcze, no bo wiadomo, że testy porównawcze to jest dużo, dużo szerszy temat. Także my zawsze chcieliśmy tego typu badania robić i niezależną kontrolę rynku, natomiast po prostu i zwyczajnie wcześniej nie było na to środków. A co radzisz konsumentom w takiej sytuacji, jaką mamy w tej chwili, jaka w tej chwili ma miejsce w Polsce na rynku, czyli że idziemy do sklepu i no właściwie trochę taka w przypadku glifosatu to jest rosyjska ruletka. No tak, tak się składa, że na opakowaniu nie przeczytamy, tak? W składzie mamy powiedzmy kasza gryczana, coś tam, sól możemy mieć i glifosat. No niestety, producenci nam tego nie powiedzą, więc co radzę konsumentom? Konsumentom radzę wsparcie organizacji konsumenckich, ponieważ to właśnie my
bierzemy na siebie ciężar związany z testami produktów i chcemy to robić, wiemy jak to robić i z chęcią to będziemy robić. Także bardzo bym zachęcał konsumentów do tego, żeby na przykład wsparli Fundację Konsumentów jakąś darowizną, jest to możliwe. W raporcie też są informacje na ten temat, w jaki sposób to zrobić. Do tego bym zachęcał, ponieważ takich organizacji i tego typu testów jest w Polsce bardzo mało. W związku z tym pytanie, które każdy sobie może zadać. Na ile tak naprawdę ufam tym informacjom, które mam dostępne? Bo informacje pochodzą z różnych źródeł i faktycznie pierwsze źródło to są producenci i mamy opakowania, mamy oczywiście marketing ze strony producentów, no ale pytanie, czy właśnie tam znajdziemy te informacje? No raczej ich nie znajdziemy. Niestety konsument nie ma, że tak powiem, w oczach czy w swoich możliwościach szybkiej analizy fizyko-chemicznej danego produktu, no i nie będzie wiedział. Dlatego potrzebne są, zdecydowanie potrzebne są niezależne badania konsumenckie produktu i niezależne takie strażnicze działania organizacji konsumenckich, bo z drugiej strony, no niestety, te badania glifosatu pokazują nam, że trochę ten system cały nie działa. I ja przepraszam wszystkich, którzy tego słuchają i ja wiem, że to jest dosyć dyskomfortowy temat, to znaczy wytrącamy wszystkich słuchaczy trochę ze strefy komfortu, bo chcielibyśmy wszyscy wierzyć w to, że jednak jest jakiś system, który chroni nas, konsumentów, przed tym, żebyśmy po prostu się nie truli. No i ten system na pewno jest. Natomiast przy takim badaniu jak nasze okazuje się, że ten system no, nie do końca działa tak, jak powinien. I nie eliminuje z rynku tych produktów i tych, że tak powiem, no tych produktów, tak, które zawierają jakiegoś rodzaju przekroczenia norm. Czy masz świadomość? Dostarczamy Ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy Twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. A intuicja Twoja podpowiada Ci, że dlaczego ten system jest dziurawy i dlaczego przepuszcza takie produkty, no, które szkodzą naszemu zdrowiu? No tutaj znowu dochodzimy do pewnego pola spekulacji, od razu chcę powiedzieć. Natomiast najprostsza odpowiedź, jaka mi przychodzi do głowy, to są po prostu mechanizmy biznesowe. Tak? To niestety, jeżeli jakiś producent rolny chce szybciej i więcej zarobić, no to na przykład może wtedy myśli sobie, że bardziej mu się opłaca użyć glifosatu do suszenia zbóż, tak, żeby wyprodukować więcej i szybciej. No i w tym momencie rodzi się pewien problem. Także mechanizmy po prostu tego typu, chęci szybkiego zarobku, no niestety kosztem po prostu konsumentów i nie, wbrew takiej podstawowej zasadzie, którą no, chciałbym, żeby firmy stosowały, czyli zwykła uczciwość kupiecka. A patrząc już tak szerzej na kwestie konsumentów w Polsce i obrony ich praw, to rozumiem, że mamy ciągle, biorąc pod uwagę kontekst Zachodu, że mamy ciągle słaby rynek, słaby, a może nie rynek, słaby ruch konsumencki. Poziom ochrony, może tak. Może faktycznie, to też jest taka ciekawostka. Właśnie, Rafale, jak uważasz, czy poziom ochrony konsumentów w Polsce jest niższy, czy wyższy, czy podobny do innych krajów europejskich? Moim zdaniem nie znam dokładnie tamtych rynków, natomiast patrząc na taką rzeczywistość związaną z naszą kampanią Chcę Wiedzieć, tym razem Instytut Praw Obywatelskich, którą prowadzimy od kilkunastu lat, no to niestety tutaj mam spore obawy, intuicja podpowiada mi, że mamy te systemy zabezpieczeń bardzo słabe, to po pierwsze, a po drugie
no, ruch konsumencki, mamy taki oddolny, pilnujący, czy stawiający na baczność polityków, tak jak to się dzieje na Zachodzie, no mamy bardzo słaby ten ruch konsumencki. No właśnie, no to ja trochę może sypnę trochę danymi. Faktycznie jest tak, że poziom ochrony konsumentów w Polsce jest dużo niższy niż w innych krajach europejskich. Podejrzewam, że teraz jeszcze w pandemii ulega dalszemu pogorszeniu. Takie badania są jak Consumer Condition Scoreboard i no my się dopatrujemy, że główną przyczyną, dlaczego ruch konsumencki też jest słaby i poziom ochrony konsumentów w Polsce jest niski, no to jest to, że polskie organizacje konsumenckie, jak je porównać do liderów w Europie, są ponad 100 razy mniej dofinansowane. Jeszcze raz powtórzę, ponad 100 razy mniej dofinansowane niż liderzy w Europie, czyli kraje takie jak na przykład Norwegia, czy Luksemburg, Wielka Brytania, Niemcy. W Polsce ten poziom dofinansowania jest ponad 100 razy mniejszy. No i niestety ten sam raport Consumer Condition Scoreboard pokazuje, że w państwach o znikomym poziomie dofinansowania organizacji konsumenckich, takich jak nasza, czy nasze, bo też jest to pytanie, czy się czujecie organizacją konsumencką, myślę, że na pewno po części tak, no to w tych krajach o znikomym poziomie dofinansowania, no niestety indeks oceniający sytuację konsumentów jest najniższy, a wiedza konsumencka, poziom zaufania do systemu i w ogóle egzekwowalność przepisów prawa i skuteczność dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez konsumentów plasują się zdecydowanie poniżej średniej Unii Europejskiej. Także po prostu system jest niedofinansowany. No i niestety potem mamy ogromne straty i w budżetach jakby indywidualnych konsumentów i gospodarstw domowych, ale też pamiętajmy, że rodzi to straty po stronie uczciwych przedsiębiorców, no bo ponieważ wiadomo, jeden użyje glifosatu, drugi nie użyje, no i ten, który nie użyje, będzie miał trochę wyższe koszty i będzie musiał, no, styka się z nieuczciwą konkurencją. A to dofinansowanie w tych krajach Unii Europejskiej dla organizacji konsumenckich, to skąd pochodzi? No pochodzi z budżetów państw, czyli to są środki publiczne. Także to porównanie mówi o środkach publicznych w danym kraju, a bardzo konkretnie o tym, jakie to są kwoty w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, dlatego łatwo porównać faktycznie sytuację w tych krajach. No i mogę podać przykład, tak? No taka Norwegia, która ma najwyższe dofinansowanie, to ma 2526 euro na 1000 mieszkańców takich dotacji na organizacje konsumenckie, a Polska 16 euro. Także... Robi wrażenie ta dysproporcja. Robi wrażenie, a może dodam, bo gdyby ktoś nas słuchał z decydentów jakichś, czy osób, które chcą się zaangażować tutaj, no to my obecnie prowadzimy taką akcję, w której no chcemy, żeby w Polsce zmienić system finansowania i dofinansować polskie organizacje konsumenckie. W jaki sposób? W bardzo prosty sposób. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nakłada na nieuczciwych przedsiębiorców kary, więc wystarczyłoby stworzyć fundusz z takich kar, którym byśmy faktycznie dofinansowali organizacje konsumenckie i takie działania jak na przykład to, o którym dzisiaj mówimy, czyli niezależne testy produktów. No i dzięki temu skorzystaliby na karach za nieuczciwość przedsiębiorców, skorzystaliby konsumenci. Także jest to bardzo prosty pomysł i chcemy, żeby faktycznie coś takiego wdrożyć. A w czym jest teraz problem, żeby taki pomysł wdrożyć? W ogóle dlaczego go nie ma od 30 lat? O, świetne pytanie. Myślę, że powinniśmy szeroko tutaj występować jako właśnie organizacje stojące na straży konsumentów, żeby politykom i osobom odpowiedzialnym za tego typu sytuacje zadać te, no, trudne pytania, ale też miejmy świadomość, że to jest zupełnie temat apolityczny, tak? I my serdecznie zachęcamy wszystkich do wsparcia tej naszej tutaj inicjatywy. Być może to jest czas, żeby jakoś uruchomić petycję w tej sprawie. A urząd UOKiK jaki ma stosunek? Czy wiemy, co prezes na przykład UOKiK-u myśli o tego typu rozwiązaniu?
No i teraz zaczynamy wchodzić w politykę i nie wiem, na ile ja powinienem na ten temat teraz mówić. Natomiast my faktycznie nasze stanowisko razem z inną organizacją konsumencką przedstawiliśmy do prezesa UOKiK-u. Odpowiedź na ten moment nie była zbyt pozytywna, ale zawsze liczymy na to, że to zdanie może się zmienić. Także no, podejrzewam, mogę tylko znowu podejrzewać, że w sytuacji, w której wszyscy dbają mocno o na przykład zdrowie publiczne, próbują jakoś radzić sobie z pandemią i z ekonomiczną sytuacją w kraju, pomysł dotyczący tworzenia jakiegoś tam funduszu może nie do końca przypaść do gustu, ale pamiętajmy, że stworzenie tego funduszu i podniesienie poziomu ochrony konsumentów wiąże się z gigantycznymi w skali makro oszczędnościami tak naprawdę po stronie gospodarstw domowych i tak jak mówię też uczciwych przedsiębiorców, a chyba wszystkim zależy na tym, żeby konsumenci no, dostawali dobrej jakości usługi i właśnie uczciwi przedsiębiorcy są w stanie je dostarczać. Dobrze, w tym miejscu postawmy kropkę. Dzisiaj Państwa i moim gościem był Paweł Rokicki, prezes Fundacji Konsumentów. Dziękuję za rozmowę, Pawle. Dziękuję uprzejmie, zachęcam do czytania naszego raportu, zachęcam do wchodzenia na naszą stronę konsumenci.org. No i mam nadzieję, że jeszcze się kiedyś usłyszymy. Dziękuję, a z Państwem usłyszę się na pewno za tydzień. Do usłyszenia mówi Rafał Górski. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!